Łódź najgorsza od ponad 100 lat. Powódź we Francji. Szwajcarzy otwierają właśnie najdłuższy tunel świata. Nowa linia kolejowa przebiega pod alpejską przełęczą Świętego Gotarda, a pod ziemią znajduje się jej 57-kilometrowy fragment. W uroczystościach, które miały ruszyć chwilę po południu, biorą udział niemiecka kanclerz Angela Merkel, prezydent Francji François Hollande i premier Włoch Matteo Renzi. Szwajcarzy zdecydowali o budowie tego tunelu w referendum. Teraz, po kilku latach prac, mogą się pochwalić budowlą, która bije wiele rekordów, mówi Paweł Pyrzycki z firmy Thales, która brała udział w pracach nad automatyką kolejową w szwajcarskim tunelu. Tunel ma 57 km długości, 250 km na godzinę. Cała inwestycja trwała 8 lat, została ukończona rok przed terminem. Koszt całkowity tej inwestycji to 10 miliardów franków. Te pieniądze mają się zwrócić, bo otwarcie tunelu przyspieszy ruch pociągów przecinających Europę z północy na południe o ponad godzinę. Szwajcaria liczy też na to, że podziemna linia kolejowa pomoże ochronić alpejską naturę. Kolejne informacje z Radio Tok FM o 12:20. Zapraszamy. Pogoda. Dzisiaj w całym kraju burzowo, na północy Polski możliwy grad. Najwięcej słońca na południu, ale wszędzie dziś będzie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Zakopanem, przez 23 w Bydgoszczy, 25 w Trójmieście, Łodzi i Warszawie, do 26 stopni we Wrocławiu i Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kapitał. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w Radiu Tok FM. Na audycję EKG zaprasza sponsor Peugeot. Oferujący program Peugeot Perfect Drive. A teraz na poważnie. Witam Państwa, Mikołaj Lizo. 3 minut po godzinie 12:00, a moim i Państwa gościem jest Eugeniusz Smola. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam. Także mój kolega dziennikarz, wieloletni działacz opozycji w czasach PRL. Chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od mediów, ponieważ przez wiele lat pracowałeś w mediach publicznych, zarówno brytyjskich, jak i polskich, więc ciekaw jestem, czy masz jakąś refleksję na temat zmian, które proponuje dobra zmiana. To znaczy, jesteśmy po jednej ustawie, tak zwanej ustawie kadrowej. Na jej mocy właśnie odwołano zarząd i kluczowych menadżerów Telewizji Polskiej i w Radiu Publicznym. No a teraz Sejm pracuje nad tak zwaną dużą ustawą medialną, czyli tą ustawą, która ma zmienić media publiczne w media narodowe. Czy myślisz, że coś to zmieni? Znaczy, oczywiście, że to zmieni. Przede wszystkim to zmieni same media publiczne. Ideologizacja tych mediów nastąpi. Dotychczas mieliśmy do czynienia z procesem, który był w jakimś stopniu kontrolowany, a mianowicie z upartyjnianiem mediów, które głównie przebiegało również w czasie, kiedy ja byłem w zarządzie Polskiego Radia, odpowiedzialnym za program, polegało na tym, że ta czy inna partia bardzo chciała mieć takiego czy innego człowieka na takim czy innym stanowisku i to podlegało jakimś tam negocjacjom. Ja byłem w czerwono-zielonej koalicji, taki kwiatek do kożucha w owym czasie, ale liczyli się ze mną i w związku z tym to było na takiej zasadzie give and take, to znaczy, że wszystko to było jakoś tam kontrolowalne. Później stało się to znacznie bardziej brutalne. Ja zdałem sobie sprawę, że w tym czasie, przez cały ten okres, poza PSL-em, który zawsze był niesłychanie pazerny na stanowiska dla swoich ludzi, to inne partie w zasadzie to chciały mieć spokój i chciały nie dopuścić do sytuacji, żeby inni zawłaszczyli te media. Czyli nie było jakby pozytywnego programu. Nie było takiego wlewarowania. Tam na PSL to nawet, wiecie, bo jeden babcztyl to powiedziała, że... Program. Bo to, że jeśli ktoś ona jest publiczna, że ona by nie chciała kogoś tam do zdjęcia, wiesz, ona jest publiczna. I no tak, coś kręcą. Człowiek pazerny to się dziwnie zachowuje, jest hipochondryczny, jest nerwowy, oczy mu latają, wszystko mu się trzęsie, no bo coś mu nie gra, bo jego rozgryźli, bo jego rozszyfrowali, całą tę partię rozszyfrowali, rozgryźli. Ajajaj, Zauważmy na poziomie personalnym, kadrowym,
na poziomie władz spółki, na poziomie mechanizmów kontroli spółki oraz na poziomie już programów i dziennikarskich. Znaczy mamy do czynienia z ideologizacją programów. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje w telewizji, co się dzieje w Polskim Radiu. Polskie Radio jest mechanizmem troszkę bardziej skomplikowanym, choć mniejszym i nie odgrywa może aż takiej roli w przekonaniu polityków jak telewizja, ale to się również dokonuje. Bardzo się niepokoję tym, patrząc, co się dzieje w Trójce, co się dzieje w Jedynce. Mam nadzieję, że zostanie uchowany program drugi Polskiego Radia, który zawsze był bardzo mniejszościowy, ale niesłychanie cenny. Masz doświadczenia w mediach publicznych w Wielkiej Brytanii, czyli w BBC. Dlaczego BBC przez tyle lat nie stanowiło pokusy dla polityków? Ale oczywiście, że stanowiło. No ale jakoś się w... Dlatego, że... Wielka Brytania też nie ma pisanej konstytucji, a jednakowoż wszyscy postępują zgodnie z pewnym zestawem praw oraz przyzwyczajeń, które powiadają, że politykom się nie opłaca. Znaczy, politycy wiedzą, że w pewnym momencie przegrają wybory. A gdy przegrają wybory, to chcą mieć zapewniony dostęp do mediów, głównie do BBC, który jest najbardziej prestiżowym obiektem ich zainteresowań. W związku z tym, jeśli oni pozwolą sobie na to, ażeby dana partia będąca u władzy zawłaszczyła to medium, to w tym momencie kolejna partia, która dojdzie do władzy, uniemożliwi im dostęp do tego medium. To jest takie myślenie strategiczne, długofalowe, ale również istnieje jednak głęboko ugruntowane pojęcie dobra publicznego. Ja pamiętam sam z czasu, kiedy pracowałem w BBC w czasie wojny w Falklandach, Margaret Thatcher się niesłychanie zirytowała, była rozcieczona na BBC za to, że BBC w sposób taki bardziej zobiektywizowany mówiło żołnierze argentyńscy, żołnierze brytyjscy, a nie na przykład nasi chłopcy walczą, krwawią i tak dalej. I ona chciała doprowadzić, co zresztą było w projektach wielu rządów, do rozbicia BBC na radio, telewizję, teraz na internet, ponieważ to jest za wielki organ, za wielkie narzędzie wpływu na opinię publiczną. I szef BBC ówczesny, Doug Hussey, to był człowiek z takiej arystokracji brytyjskiej, kulejący, ja go poznałem osobiście, kulejący, walczył jako pilot II wojny światowej. Przyjaciel osobisty Margaret Thatcher z łzami w oczach mówił: Margaret, BBC does not belong to you. Margaret, BBC nie należy do ciebie, należy do narodu. I ona odpuściła pod wpływem nacisków establishmentu. Zadrościmy tego poczucia. No tak, no kiedyś, kiedy ja walczyłem o budowanie prawdziwych mediów publicznych w Polsce, jeszcze od czasu rządu mazowieckiego, mój brat powiedział: do tego, żeby BBC było w Polsce, tutaj trzeba Anglików. I chyba obawiam się po czasie, że on miał rację. Twój brat, czyli profesor Aleksander Smoler, mówię to gwoli wyjaśnienia słuchaczom, Komisja Europejska właśnie przyjęła nieprzychylną opinię na temat praworządności w Polsce. To jest ta najważniejsza część procedury, komisja... Nigdy nie będzie tak, żeby w Polsce było idealnie, bo... a jeszcze jak Judaszek raczał jako ustami rzeczniczki Zawron katolickich, no to ja dziękuję bardzo. Ostatnio przyjął taktykę Urbana, Zawron, to znaczy bliskich Zawron kontaktów, wyjaśniania. I to jest oczywiście dobrze, ponieważ lepiej jest mówić... Jerzego Urbana, nie Wiktora Orbana. Wiktora Orbana. Wiktora Orbana. Tym się Zawron. Taktyka rządu PiS od tego, co robił Wiktor Orban, co bardzo wielu komentatorów zauważyło, że Orban projektował pewne rzeczy, wprowadza je w życie, pod wpływem komisji wydawał się jakieś negocjacje, wycofywał się, skoro nie był częścią tego całego procesu. Otóż rząd zantagonizował Komisję Europejską, a w każdym razie najważniejszą jej część, i ludzie komisji na najwyższym szczeblu zdają sobie sprawę, że rząd PiS-u działa na opóźnienie. I mnie wcale nie dziwi, znaczy, czy to byłoby w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie. Przecież mamy do czynienia, to nie dotyczy tylko Komisji Europejskiej, tylko w ogóle dyplomatów zaprzyjaźnionych i niezaprzyjaźnionych rządów. Jesteś współautorem raportu na temat... Współautorem. Na temat polskiej polityki zagranicznej, obecnej władzy. Chciałbym cię zapytać, co z niego wynika. Przede wszystkim rzecz interesująca, a mianowicie z Piotrem Burasem, Adamem Balcerem i Grzegorzem Gromadzkim, doszliśmy do wniosku, że mamy do czynienia z rewolucyjną zmianą. A mianowicie po raz pierwszy, i to nie tylko od 1989 roku, i nie tylko biorąc pod uwagę okres międzywojnia, ale patrząc na naszą dramatyczną historię od czasów rozbiorowych, mamy po raz pierwszy do czynienia z prymatem polityki wewnętrznej nad polityką zagraniczną. Polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo kraju było zawsze, no to jest zrozumiałe,
18 rok odzyskać w niepodległość, w 20 roku zaatakowali bolszewicy, 39 rok, wojna, to wszystko również okres PRL-u, nieuznanie granic zachodnich, wpływ Sowietów, to wszystko sprawiało, że po 89 roku też mieliśmy tę perspektywę, że należy zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczeństwo granic, weszliśmy do NATO, weszliśmy do Unii Europejskiej. Teraz mamy do czynienia z rządem, który pada do diabła z tym wszystkim. Nam zależy najbardziej na radykalnych przemianach w Polsce, zmianach instytucjonalnych, kadrowych, rewolucji. I w związku z tym sprawy stosunków międzynarodowych po raz pierwszy od tak długiego okresu czasu znalazły się na drugim miejscu. Dowodzi tego również stosunki z Komisją Europejską. No może to jest paradoksalnie sukces poprzedników, to znaczy jesteśmy bezpieczni, więc... Po pierwsze, możemy się przestać martwić. Bezpieczeństwo jest kwestią stopniowalności oraz intencji tych, którzy nam są nieprzychylni, głównie na wschodzie. To nie jest zupełnie oczywiste. W każdym razie rząd PiS-u pragnie zapewnić osłonę międzynarodową dla tego, co zamierza zrobić, co zrobił już i co zamierza zrobić w Polsce. I stąd między innymi reakcja Komisji Europejskiej, stąd reakcja Amerykanów, wyrażona w różny sposób, ale na bardzo wysokim szczeblu. Stąd reakcja niektórych rządów, którzy się temu przyglądają z niedowierzaniem. Bo gdy my powiadamy, niezależnie od tego, co kto myśli o Tusku, co kto myśli o poszczególnych rządach, o Millerze, o tym, wszystkie rządy od 1989 roku, niezależnie od kolorów politycznych, szły drogą realizowania pewnych celów strategicznych, a mianowicie przystąpienia do NATO i przystąpienia do Unii Europejskiej, zakorzenienia się. Co więcej, oni uprawiają publicystykę, która działa na zwolenników PiS-u, ale jest kompletnie niezgodna z rzeczywistością, ponieważ oni powiadają, że poprzednie rządy kierowały się jakimś fantazyjnym pomysłem, jeśli chodzi o Unię Europejską, a mianowicie, że to jest kraina szczęśliwości. Nie! Ci, którzy rzeczywiście w tym babrali ręce i którzy wiedzą, to wiedzieli od samego początku i w trakcie naszego członkostwa, że Unia Europejska nie eliminuje interesów narodowych. Tylko że Unia Europejska tworzy płaszczyznę oraz przez ten swój zestaw praw tego, i zwyczajów, tworzy płaszczyznę, w której te różnice, które w przeszłości prowadziły do wojen na kontynencie europejskim, możemy negocjować. Czyli teza waszego raportu jest mniej więcej taka, że dla obecnej władzy znacznie ważniejsze jest to, co się dzieje wewnętrznie, a po prostu dyplomacja służy temu, żeby minimalizować zgody, czego nie robią. Co więcej, opisujemy dość precyzyjnie, jakie są powody ideologiczne tego. Z tym związany jest taki wewnętrzny, taki głęboki pesymizm, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Wręcz fatalizm, myśmy to nazwali. To znaczy Polska z jednej strony powiada, my mamy wstać z kolan, my mamy mieć wpływ, a w momencie, w którym możemy mieć wpływ, to my nie możemy mieć wpływu, dlatego że Unia Europejska się prawdopodobnie rozpadnie, w tym razie w tej formie, w jakiej obecnie istnieje. Ale czy to znaczy, że to władza przestaje wierzyć w przyszłość Unii Europejskiej? Czy tak, no czy całe środowisko, czy szerokie, jakaś... środowisko, całe szerokie środowisko zbliżone do polskiej prawicy. Bardzo to jest ciekawe. Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Eugeniusz Smolar jest moim i Państwa gościem. A już za chwilę informacja Radia Tok FM. Ja przypomnę, że o 12.30 konferencja Fransa Timmermansa na temat właśnie decyzji, którą podjęła Komisja Europejska. A teraz na poważnie. Reklama. Wiatr, słońce czy wilgoć mogą zniszczyć drewno. Zastosuj impregnat Sadolin Classic HP z 7-letnią ochroną drewna. Do 3 czerwca opakowanie 9 litrów za 169,90. Szukaj w wybranych sklepach. Cena sugerowana przez producenta. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, a przed użyciem należy przeczytać etykietę informacyjną. Jeden rower wiosny nie czyni, ale cała kolekcja już tak. Rowery, odzież, akcesoria do kupienia w sklepach Skiteam. Także na razie 0%. Cube, wyróżnij się. Sprawdź na skiteam.pl. Twoje stopy mogą być atakowane przez różne rodzaje grzybów. Dlatego zastosuj aerozol kosmetyczny Stepper, który zawiera aż 5 substancji aktywnych. Niezależnie od tego, jakie grzyby zaatakują twoje stopy, aerozol Stepper będzie najlepszym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Europejska Stolica Kultury w Rosji.
Wrocław 2016 zaprasza na cały czerwiec we Wrocławiu. Dziesiątki niezwykłych wydarzeń, wystaw, koncertów i atrakcji kulturalnych przez cały miesiąc. Między innymi Poczuj wrocławskie flow, dzień spektakularnych wydarzeń nad Odrą, koncert Davida Kilmura. Mecenasem występu jest Bank Zachodni WBK, kultura na widelcu, hiszpańska noc z Carmen, mega widowisko operowe. Szczegóły na www.wroclaw2016.pl. Poznaj siebie. Czytaj charaktery. Adam Nowak. Dziękuję za wypowiedź. Charaktery. Wybitni eksperci. Życiowe tematy. Wsparcie na co dzień. Nareszcie w domu. Tylko te nogi takie ciężkie, zmęczone. Potrzebuję Fedimasan. Odprężający żel do nóg z nasadką masującą ze specjalnymi kulkami. Po prostu przekręcam nasadkę, wyciskam żel i zaczynam masować nogi. Składniki żelu Fedimasan uelastyczniają naczynia krwionośne nóg i dają przyjemny efekt chłodzenia. Nasadka masująca ułatwia wnikanie żelu, pobudza wrążenie i rozluźnia napięte mięśnie nóg. Co za ulga. Fedimasan jest dużo lepszy niż zwykły żel do nóg. Wedimasan, żel z masażem. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.20, Michał Popękowski, informacje zapraszam. Komisja Europejska przyjęła dziś opinię o zagrożeniach dla praworządności w Polsce. Wynika z nieoficjalnych informacji. Chodzi oczywiście o spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Za mniej więcej kwadrans powinna rozpocząć się konferencja prasowa wiceprzewodniczącego komisji Franza Timmermansa i wówczas mamy poznać szczegóły. Według unijnych źródeł opinia jest mocno krytyczna, a jej treść będzie poufna. Co teraz? Karolina Lewicka pytała o to w Sejmie Grzegorza Forgo z Nowoczesnej. Odczujemy to namacalnie. Mogą być po prostu sankcje. Jakie sankcje, panie pośle? Przecież Viktor Orban weźmie nas w obronę. No nie, no błagam. Popiera całą politykę zagraniczną, politykę państwa na Węgrach. Jest to raczej takie, powiedziałbym, ryzykowne i z tego dobrego nie wyjdzie. Władze w Warszawie będą miały teraz 2 tygodnie na odpowiedź. Funkcjonariusze rzeszowskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali byłego boksera Dawida K., pseudonim Cygan. Mężczyzna jest podejrzewany o kierowanie gangiem, który legalizował luksusowe auta kradzione na zachodzie Europy. Grupa zajmowała się także wyłudzeniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Słuchasz informacji TOK FM. Ponad 200 imigrantów próbowało nielegalnie przedostać się na bułgarskie terytorium minionej nocy. Takie informacje przekazało MSW w Sofii. Bułgarzy odesłali wszystkich z powrotem do Grecji i Turcji. Przewodniczący Organizacji Państw Amerykańskich ogłosił pilne spotkanie w sprawie pogłębiającego się kryzysu politycznego w Wenezueli. Były szef dyplomacji Urugwaju Luis Almagro zarzuca władzom w Caracas, że łamią zasady demokracji i domaga się zgody na przeprowadzenie planowanego przez opozycję referendum w sprawie odsunięcia prezydenta Wenezueli od władzy. Nicolas Maduro, nazywany przez Almagro małym dyktatorkiem, już odpowiedział na krytykę. Panie Almagro, może pan sobie wsadzić swoją demokratyczną kartę tam, gdzie panu pasuje. Wenezuela to suwerenny kraj i nikt nie będzie nam mówił, że mamy przestrzegać jakichkolwiek zapisów. Rada Organizacji Państw Amerykańskich zbierze się za kilkanaście dni i omówi sytuację w Wenezueli, gdzie poza kryzysem politycznym pogłębia się także kryzys gospodarczy. Japońskie wojsko przyłączyło się do poszukiwań 7-letniego chłopca, którego rodzice zostawili w lesie w górach na wyspie Hokkaido na północy kraju, by ukarać go za to, że był niegrzeczny podczas jazdy samochodem. 75 członków sił samoobrony dołączyło właśnie do 200 policjantów, strażaków i cywilów przeczesujących z psami gęsty las. Do poszukiwań zaangażowano też lokalnego myśliwego, bo w rejonie, w którym zaginął chłopiec, odnaleziono świeże ślady niedźwiedzia. I na tym kończymy. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 12.40. Zapraszamy. Pogoda. Burze dziś przede wszystkim w zachodnich regionach kraju, w kujawsko-pomorskim i w łódzkim. Oprócz tego chmury na przemian ze słońcem i miejscami też przelotne opady. Na termometrach od 24 stopni w Poznaniu i Białymstoku, przez 25 w Łodzi, w Warszawie i Katowicach, do 26 w Krakowie, we Wrocławiu oraz Szczecinie. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Eugeniusz Smolak. Stąd
Centrum Stosunków Międzynarodowych jest moim i Państwa gościem. Mówimy o raporcie, którego jesteś współautorem. Raporcie na temat polskiej dyplomacji, polskich... polskiej polityki zagranicznej, polskich PiS. Tak, polskich relacji z zagranicą. One nie wyglądają zbyt dobrze. I tak jak powiedziałeś, zmienił się pewien paradygmat. Otóż wygląda na to, że z jednej strony obecnej władzy niespecjalnie zależy na jakości stosunków międzynarodowych, czy w ogóle jakości polityki zagranicznej. Z drugiej strony ten paradygmat zmienił się też dlatego, że obowiązuje jakiś fatalizm wręcz, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, którą władza widzi w ciemnych barwach. Dlaczego? Przez Brexit, przez problemy migracyjne. Znaczy problemy migracyjne tutaj stały się takim zwornikiem różnego rodzaju strachów i niechęci, zwłaszcza ten niefortunny pomysł narzucania kwot dystrybucji uchodźców, którzy i tak nie chcą do Polski czy do Estonii przyjeżdżać. Ale to jest, badania wykazały, że stopień ewentualnej niechęci do przybycia uchodźców czy emigrantów nawet ekonomicznych przed wyborami był stosunkowo niski, na poziomie około 35%. Natomiast w wyniku wyborów, w wyniku retoryki wyborczej, gdzie tak naprawdę radykalna retoryka PiS-u nie spotkała się z inną, jakby to powiadamy, narracją, na przykład Platformy Obywatelskiej, która była równie niechętna, tylko to formułowała w bardziej delikatny sposób. Ale to jest tylko jeden z elementów. Drugi element jest głęboko kulturowy. To znaczy przywódcy PiS-u, zaczynając od Jarosława Kaczyńskiego, którym jego brat, świętej pamięci Lech Kaczyński, mówił, że on jest endokoidalny, kiedy ja jestem raczej socjaldemokratyczny. I to się sprawdziło. To znaczy, to jest pewna koncepcja wizji państwa i narodu, jednolitego etnicznie, która koresponduje z opiniami oraz z niepokojami bardzo dużej części polskiej opinii publicznej. Czyli definicja wroga jest bardzo ważna. Definicja obcego, powiedziałbym. Definicja innego, niekoniecznie wroga. Ale oczywiście to, kiedy to się przekłada na język słów w tej publicystyce, która nas otacza, a której celuje m.in. minister Waszczykowski, czego czynić nie powinien, to tutaj pokazuje, że ci cykliści, prawda, ci weganie, cykliści, co to w wywiadzie z tym dla Bilda powiedział, to jest to niby zagrożenie dla Polski. Ale ten polityka wielokulturowości zachodniej jest traktowana jako przykład tego, że Unia Europejska znalazła się, czy zachodnia Europa znalazła się w głębokim kryzysie i że Polska to jest między innymi ten kraj, razem na przykład z Węgrami czy z innymi krajami regionu, który jest tą prawdziwą Europą. Ja zacytuję wypowiedź prezydenta Dudy podczas jego wizyty na Węgrzech w marcu 2016 roku, kiedy on powiedział, że w dzisiejszej Unii Europejskiej niewątpliwie jest kryzys wartości, na których zbudowana została cywilizacja europejska. Myślę o cywilizacji o korzeniach łacińskich, opartej na pniu chrześcijaństwa. I dodał, że Polacy i Węgrzy te dobre wartości zachowali oraz uznał, że w przypadku obu narodów, cytuję, jest dzisiaj naszym wielkim obowiązkiem i wielką misją, aby te nasze wartości do Europy Zachodniej nieść i tych naszych wartości, także w obliczu wszystkich ataków, które na nas padają, w sposób zdecydowany bronić. No tutaj mamy... Co to znaczy w zasadzie? To znaczy, że my jesteśmy tą prawdziwą Europą i tak naprawdę z tego wygląda, że to myśmy tę Unię Europejską przyjęli, a nie Unia Europejska. Nie, to jest pokazanie wszystkim na poziomie wartości, że my jesteśmy inni, tacy inni chcemy pozostać. I nie byłoby w tym nic zdrożnego, bo każdy kraj, Francuzi nie przestają być Francuzami, Niemcy Niemcami, prawda, Holendrzy Holenderami, tylko że jest tutaj pewnego rodzaju agresja, którą nasi partnerzy wyczuwały na poziomie prapolitycznym, pradyplomatycznym. To znaczy, że gdy pani premier Szydło czy minister Waszczykowski uśmiechają się do swoich partnerów i coś z nimi negocjują, to przecież ci ludzie mają swoje raporty dyplomatyczne, w których opisane są ich wypowiedzi publicystyczne, w których pokazuje się ich prawdziwa, niedyplomatyczna twarz. I to nastraja, to buduje tę poczucie obcości wobec tego, co się dzieje w Polsce obecnie. To nie dotyczy tego, że oni padają, i między innymi Jarosław Kaczyński to mówi w ostatnim wywiadzie w Do Rzeczy, a mianowicie, że atak na Trybunał Konstytucyjny jest elementem tego, że nasi partnerzy, bo przecież nie mówię o wrogach, uniemożliwiliby nam dokonywanie tych przemian radykalnych w Polsce. Co więcej, oni chcą uniemożliwić, żeby Polska stała kołem i zajęła należne jej miejsce. Tylko problem polega na tym, że gdy myśmy analizowali politykę zagraniczną i działania dyplomatyczne, a sięgaliśmy do bardzo różnych źródeł,
to nie ma żadnych projektów, konkretnych, dyplomatycznych projektów, którymi na przykład ambasadorowie mogliby się zająć, żeby coś realizować. Nie ma niczego. Zero. W sferze publicystycznej jest ten pomysł Międzymorza i umacniania Grupy Wyszehradzkiej. Otóż Międzymorze jest czystą fikcją, ponieważ różnice nie tylko polityczne i strategiczne, nawet w ramach Grupy Wyszehradzkiej są tak duże, które to uniemożliwiają. Grupa Wyszehradzka jest też pod wielkim znakiem zapytania. Mamy przede wszystkim sprzeczne interesy w sprawie Rosji. Ale Grupa Wyszehradzka nauczyła się żyć ze sprzecznościami. To się nazywa po angielsku kompartmentalizacja. To znaczy mamy bardzo wiele bardzo sensownych projektów pragmatycznych, czy to w dziedzinie energetyki, czy budowy dróg, połączeń kolejowych, różnych rzeczy, które możemy robić i to jest dobrze. Tylko kiedy Grupa Wyszehradzka opiera się temu, ażeby dalej ją instytucjonalizować, ponieważ oni mają bardzo głębokie i nierozerwalne więzi gospodarcze i polityczne z Niemcami i z Austrią. To jest ta różnica, że Polska zamiast wstać z kolan i poszerzać możliwości oddziaływania na świat zewnętrzny, nawet poprzez właśnie integrację regionalną, zawęża je, wyostrzając problemy. No to nasze wstawanie z kolan jest oczywiście jakimś chwytem retorycznym mocno nieudanym. No, przede wszystkim każdy gołym okiem widzi właśnie już za chwilę konferencja prasowa Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który wytłumaczy decyzję, którą podjęła Komisja. Ta decyzja jest dla nas fatalna. Fatalna nie dlatego, że Unia Europejska wprowadzi sankcje wobec Polski, bo to jest oczywiście niemożliwe, ale no jesteśmy z lidera, stajemy się po prostu... Ale to będzie miało konkretnie, czy jesteśmy liderem, czy nie, to jest kwestia naszego dobrego lub złego samopoczucia. Natomiast byliśmy bez wątpienia liderem przemian. My ograniczamy nasze możliwości na przykład oddziaływania na wschodzie, nie tylko dlatego, że my nie mamy żadnych pomysłów na pomoc na przykład Ukrainie, i jest pewna niechęć wobec Ukrainy w środowisku pisowskim, większa niż w czasie poprzednich rządów, ale dlatego też, że my przestajemy być tym przykładem dobrej transformacji. A byliśmy tym przykładem. Wszyscy patrzyli na Polskę, jak otóż dzisiaj jest ogromne niedowierzanie w tej dziedzinie. Ale powiedz, jakie twoim zdaniem może mieć konsekwencje decyzja Komisji Europejskiej i w ogóle zmiana... Ja nie tylko chodzi o polskiego postrzegania. Już dzisiaj zmniejszyła się bardzo, bardzo wyraźnie liczba tak zwanych konsultacji międzyrządowych. Między rządem, między głównie MSZ-em. Rocznica podpisania traktatu między Polską a Niemcami została sprowadzona do kilku tak naprawdę nieszczególnie ważnych imprez, między innymi lunchu prezydenta Dudy z prezydentem Gałkiem, a to miało być na znacznie większą skalę. Ja się obawiam, że Polska zawęża bardzo poważnie możliwości oddziaływania na świat zewnętrzny wtedy, kiedy celem rządu PiS-u miało być niby właśnie poszerzenie. No, ale jesteśmy przed szczytem NATO w Warszawie. Szczyt NATO się odbędzie, on jest niezwiązany już z Polską. Szczyt NATO, na który zaprosił prezydent Komorowski, stanowi, to jest jedyna dziedzina, to znaczy problematyka bezpieczeństwa, gdzie istnieje pełna kontynuacja zamierzeń wszystkich poprzedników, głównie rządu Tuska i Sikorskiego. Tutaj nie ma niczego oryginalnego. Decyzje nie są podejmowane w Warszawie, decyzje są podejmowane przede wszystkim w Waszyngtonie, który coraz bardziej sceptycznie przygląda się temu, co się dzieje w Polsce na arenie wewnętrznej, oraz w Berlinie. To są dwie stolice, które blisko ze sobą współpracują, szczególnie blisko współpracują, które będą decydowały o zakresie... Ameryka też w Boga wierzy, przepraszam bardzo, chyba nawet przede wszystkim... ...polityki zagranicznej, którą... Patrz, jak szczekają. Rozwiązań. Przestań. Jak oni szczekają? Wystąpi finale na backstage. Na żywo, a głosowanie trwa jeszcze do 13 czerwca. Się dzieje się. Największe poczucie obcości. Znaczy, mówna się dzieje, nic się nie dzieje. Siedzi dziad i piosenki puszcza obce. Trzeba tu i teraz tak myśleć, takie rzeczy dawać, żeby były i do sensu, zgrabne i ładne i do rzeczy. A nie dzieje się i żartem, kabaretem, a jest źle. Również kwestia na przykład polityki rolnej czy polityki regionalnej. To są pieniądze wolne.
które można to w mydle i powidle Wars i Sawa miałoby się nie dziać? Skoro tu jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Budżetu przyszłorocznego staje pod wielkim, polskiego staje pod wielkim znakiem zapytania ze względu na 500+ i inne ambitne projekty o charakterze socjalnym. O tym nikt nie dyskutuje. Rząd ma prawo rządzić. Natomiast w tej dziedzinie mamy do czynienia z wyrządzeniem ogromnej szkodzie strategicznym interesom Polski. A może to czarnowictwo, które ma obecna władza co do przyszłości Unii Europejskiej, no jest prawomocne? Po pierwsze, jeśli przyznamy nawet, że rosną ruchy populistyczne, do których zalicza się na przykład w analizach zachodnich, zalicza się również i PiS, a eurosceptyczny. Jedziemy na tym samym wózku. Jak najbardziej. Jak najbardziej. To w tym momencie dojdzie, dlatego że problemy Unii nie znikną. I wtedy, kiedy to jest niesłychanie fascynujący mechanizm. Zawsze Komisja Europejska, jakkolwiek ona byłaby irytująca przez swój sformalizowany sposób działania, powolny i tak dalej, ona była zawsze po stronie krajów, które są słabsze w Unii. Czasami realizowała również interesy tych wielkich Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i tak dalej. Ale to jest na zasadzie coś zyskujesz, coś tracisz. Otóż jeśli się antagonizuje komisję i pojawia się, że tak naprawdę to rządy powinny decydować, to w tym momencie rząd PiS nie zdaje sobie sprawę, że ta suwerenność, do której tak przykłada wielką wagę, ta suwerenność Polski zderzy się nie z Komisją Europejską, która tonuje konflikty w Europie, tylko zderzy się z suwerennością innych państw, które są znacznie potężniejsze i gospodarczo, i politycznie. Z Niemcami, z Francją i tak dalej. W tym momencie Polska zacznie przegrywać. Poważnie, ponieważ nie będzie tej poduszki bezpieczeństwa. My to bardzo mocno wybijamy, że tu jest głębokie niezrozumienie. I druga rzecz, problemy nie znikną ani z uchodźcami, ani problemy gospodarcze. One są związane ze strefą euro. W tym momencie kraje, które są sobie bliższe, to znaczy oryginalna szóstka, plus Szwecja, plus Finlandia, plus kilka innych państw, stworzą tak zwane węższe jądro Unii Europejskiej. Czyli Europa dwóch prędkości, to czego się będzie Europa czterech lub pięciu prędkości, których w pewnym momencie potrzeby rozwojowe Polski znajdą się na głębokim marginesie ze względu na potrzeby tych krajów, które są na dodatek, to nie jest bez znaczenia, płatnikami netto do budżetu Unii Europejskiej. Jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać o rzecz może najbardziej błahą, ale myślę, że w dyplomacji szalenie istotną, czyli o słowa. O słowa, które padają ze strony polskiego rządu. Niedawno wicepremier Morawiecki był łaskaw się powiedzieć na temat wyborów amerykańskich, że to wybór między dżumą a cholerą. No, z którymś z tych potencjalnych prezydentów będzie musiał rozmawiać za chwilę. Tak się złożyło, że ja półtora roku temu miałem więcej czasu latem i przeczytałem chyba wszystko w WikiLeaks na temat tego, co ambasadorzy amerykańscy pisali o Polsce po spotkaniach z różnymi politykami, Sikorskim i innym. To jest niesłychanie zabawna lektura i bardzo wszystkim to nalega, ponieważ oni analizują to wszystko. Dyplomaci, wywiad, dziennikarze, oni wszyscy stanowią pewną taką infrastrukturę informacyjną dla tych, którzy podejmują decyzje i którzy spotykają się z panią premier Szydło, czy spotykają się z panem ministrem Waszczykowskim, czy z prezydentem Morawieckim, nie zapomną tych słów. Ja oni mam nadzieję, że nie biorą tego zbyt do siebie. Oni nie biorą do siebie, ale każdy jest człowiekiem. Znaczy każdy jest człowiekiem, ale każdy też myśli o interesach swojego kraju. My mówimy, że jest bezrobocie europejskie. To prawda, jest jakiś poziom bezrobocia europejskiego, ale to jest bezrobocie niemieckie, polskie, francuskie, włoskie, hiszpańskie. Każdy myśli o tym, żeby jak wykorzystać infrastrukturę Unii Europejskiej dla własnego rozwoju i własnego bezpieczeństwa. Nie jesteśmy tu w żadnym wypadku oryginalni, ale my tym strukturom mamy do zawdzięczenia tak wiele, że to, co się obecnie dzieje, biorąc pod uwagę nasze osiągnięcia, boli szczególnie. Eugeniusz Smolar, to jest Centrum Stosunków Międzynarodowych, był moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy Maciej Głogowski. Program przygotował Tomasz Kopka, a realizował Kamil Wróblewski. Ja się nazywam Mikołaj Lizut. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM, tokfm.pl/pobierz.
Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie... Spokojnie, poradzimy. O technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie, na temat. Poradnik to KFM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam. Karolina Głowacka. Reklama. Wiatr, słońce czy wilgoć mogą zniszczyć drewno. Zastosuj impregnat Sadolin Classic HP z 7-letnią ochroną drewna. Do 3 czerwca opakowanie 9 litrów za 169,90. Szukaj w wybranych sklepach. Cena sugerowana przez producenta. Produkt biobójczy. Należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, a przed użyciem należy przeczytać etykietę informacyjną. Nareszcie w domu. Tylko te nogi takie ciężkie, zmęczone. Potrzebuję Fedimasan. Odprężający żel do nóg z nasadką masującą ze specjalnymi kulkami. Po prostu przekręcam nasadkę, wyciskam żel i zaczynam masować nogi. Składniki żelu Fedimasan uelastyczniają naczynia krwionośne nóg i dają przyjemny efekt chłodzenia. Nasadka masująca ułatwia wnikanie żelu, pobudza zwężenie i rozluźnia napięte mięśnie nóg. Co za ulga. Fedimasan jest dużo lepszy niż zwykły żel do nóg. Fedimasan, żel z masażem. Magazyn Kuchnia poleca. Warzywa z kolekcji dla smakoszy, a w nim 110 potraw z młodymi warzywami, 25 doskonałych sosów, dipów i hummusów, a także sycące sałatki wegetariańskie i z mięsem. Warzywa magazynu Kuchnia już w kioskach. Coś jak księżyc w pełni. Czuję się jakbym przez noc przytrymnie. Nie mogę nawet ściągnąć brzuchu. Nie dopinam spodnie. Z tymi butami nie chcę wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skurde tyroid. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Hipohydrominą. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. JW Construction zaprasza na Dni Inwestora. Odwiedź nas w weekend i dowiedz się więcej o zakupie apartamentu w programie najmu z gwarancją zysku. Kup apartament i zarabiaj na najmie. Oferujemy apartamenty doskonale skomunikowane z centrum miasta już od 160 tysięcy złotych netto. Kompleksową obsługę programu najmu. Odwiedź nas w weekend i generuj pewne i stałe zyski z najmu nieruchomości. www.jwconstruction.com.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.41, Michał Popękowski, zapraszam na informację. Komisja Europejska przyjęła dziś opinię na temat praworządności w Polsce. Opinia, według jeszcze cały czas nieoficjalnych informacji, jest krytyczna. Chodzi o ciągnący się spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Władze w Warszawie będą miały 2 tygodnie na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Jeden z najlepszych szpitali w Polsce, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, chce o 10% zmniejszyć wynagrodzenie lekarzy pracujących na kontraktach. Lecznica szuka oszczędności, bo z powodu obniżenia przez NFZ wyceny świadczeń w radioterapii i badaniach PET w budżecie brakuje kilkunastu milionów złotych. Duchowy przywódca buddyzmu tybetańskiego Dalai Lama powiedział w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, że ludzie, którym się dobrze powodzi, mają obowiązek pomagania uchodźcom, jednak jego zdaniem Niemcy nie mogą stać się krajem arabskim. Dalai Lama zaapelował też, by nie potępiać całego świata islamskiego, tylko dlatego, że niewielka grupa radykałów wzajemnie się zabija. I na tym kończymy. Kolejne informacje w Radiu TOK FM już o 13.00. Zapraszamy. Pogoda. Burze dziś przede wszystkim w zachodnich regionach kraju, w kujawsko-pomorskim i w łódzkim. Oprócz tego chmury na przemian ze słońcem i miejscami też przelotne opady. Na termometrach od 24 stopni w Poznaniu i Białymstoku, przez 25 w Łodzi, w Warszawie i Katowicach, do 26 w Krakowie, we Wrocławiu oraz Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. To jest raport gospodarczy Radia TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. 43 minuty po godzinie 12. Bezczelny, kurde. Ale nas zła, to bez złego.
się przestał jąkać? Daj spokój. Daj spokój. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Daj spokój. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ja włożę świętego Wojciecha, modliła się Aniela Matka za dzieci i wnuki. Bóg zapłać wielki. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pańskiego, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przebacz, o Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęka, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Któryś jest w niebie, święci imię Twoje, czyń królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławieś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pomódlmy się jeszcze we wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę po półtora roku do zmiany się już w zeszłości Bogu. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Boga Rodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego. Tak, trzeba się więcej modlić. Proszę Państwa, więcej się modlić. Józefie najsprawiedliwszy. Józefie najczystszy. Józefie najroztropniejszy. Józefie najmężniejszy. Józefie najposłuszniejszy. Józefie najwierniejszy. Zwierciadło cierpliwości. Miłośniku ubóstwa.
wzorze pracujący, o zdobo życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporo rodzin, pociecho nieszczęśliwe, nadziejo chorych, patronie umierających, po strachu duchów piekielnych, opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Tak. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modliliśmy się wraz z publicznym gimnazjum sióstr zmartwychwstanych imienia siostry Barbary Żulińskiej w Częstochowie. Dziękujemy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy raz jeszcze młodzież zgromadzoną w kaplicy, ale pozdrowienia szczegółowe mogą wyrazić tutaj wasi przedstawiciele, którzy przybyli wraz z panią wychowawczynią. No to może zaczniemy od pani wychowawczyni. Tak, tak, młodzież się ucieszyła. Gdyby pani powiedziała może jeszcze jakie klasy z tego gimnazjum, dobrze, jak pani ma na imię i wszystkich też proszę was o imię i później pozdrowienia. Ja nazywam się Katarzyna Kupczyk i jesteśmy w Toruniu na trzydniowej wycieczce, klasa pierwsza gimnazjum. Więcej modlić się. W studio jest Julia, Kamila, Juliusz, Michał i Szczepan. Zdała pani egzamin, zdała, tak? Udało się, tak. A kogo chciałabym pani pozdrowić? Pozdrawiamy serdecznie dyrekcję naszej szkoły, grono pedagogiczne, wszystkich tych, którzy pozostali w szkole. Jest to czas wycieczek, ale znaczna część uczniów w szkole pozostała jeszcze, bo wyjeżdżają za tydzień, bądź już byli tydzień temu, więc serdecznie pozdrawiamy. I oczywiście nasze rodziny. No macie dobrze z taką panią wychowawczynią, no i jeszcze na wycieczce w dodatku. Docencie to. W ogóle najlepsze życzenia z okazji, no nie wiem, czy takim pannom i kawalerom można jeszcze składać życzenia, ale prezenty pewnie też przyjmujecie, co nie? Z okazji Dnia Dziecka. Więc tak, dzisiaj niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, podobnie jak wszystkim dzieciom, młodzieży. My też jesteśmy dziećmi, prawda? Wszyscy. Tak. W związku z tym, kto teraz? Może dziewczęta, proszę bardzo. Odważnie. Jak masz na imię? Julia. Julio, chciałabyś kogoś pozdrowić? Rodzinę. O właśnie. Pamiętajcie, że Julia dzisiaj ma swoje święto, podobnie jak my wszyscy. A obok jest? Kamila. Kamilo, kogo pozdrawiamy? Rodzinę i dziadków, którzy mnie słuchają. Dzięki. I panowie? Juliusz. Juliuszu kogoś? I pozdrawiam rodzinę i kolegów. I kolegów. Obok jest kto? Kruszalnik. Chciałbym pozdrawić Maćka Wójcika. Dobrze. I jeszcze jeden kawaler. Chciałbym pozdrowić mamę, tatę, brata i Maćka Piekarskiego. I pozdrawiamy też wszystkich zgromadzonych na dole, bo później jak dojdziecie tam na dół, to będzie ostro, nie? Jakbyśmy nie pozdrowili. W związku z tym wszystkich i całą waszą szkołę, przypomnę, publiczne gimnazjum sióstr zmartwychwstanek imienia siostry Barbary Żulińskiej w Częstochowie. Bardzo wam dziękuję za wspólną modlitwę, za odwiedzenie nas, a państwa zapraszam już za chwilę wiadomości. Jest minuta po godzinie 13. A no właśnie. Czas leci, a to minuta już po 13. Państwo zobaczą, jak to czas leci. Kto by to pomyślał? Kto by to pomyślał, że już minuta jest po godzinie 13? Właśnie. Że już minuta po 13. Kto by to pomyślał?
Kto by to pomyślał? Komisja Europejska przyjęła opinię o zagrożeniach dla praworządności w Polsce. Nasz kraj będzie miał teraz 2 tygodnie, by na nią zareagować. Jeśli odpowiedź Polski nie będzie zadowalająca, to Komisja Europejska może wydać zalecenia w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat wie Dawid Nachajowski, który jest teraz w Brukseli. Przed 13 w budynku BRMO Komisja Europejska podała do wiadomości publicznej informację o tym, że prześle polskim władzom swoją ocenę oraz wskazówki do rozwiązania obecnej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego w ramach procedury praworządności. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans dodał jednocześnie, że nie chce angażować się w polityczne debaty. Na tym etapie procesu warto przypomnieć, że w świetle zasad regulujących ramy Unii Europejskiej na rzecz oceny praworządności w danym państwie członkowskim treść korespondencji pomiędzy Komisją Europejską a Polską ma być w zasadzie poufna, aby, jak zapisano w komunikacie Komisji Europejskiej w roku 2014, ułatwić wszystkie osiągnięcie rozwiązania, którego tak bardzo wszyscy oczekują. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce zaostrzenia kar za brutalne i okrutne przestępstwa o charakterze seksualnym. Kary dla osób, które popełniły okrutne przestępstwa, mają być złagodzone. Jedną z form odbycia kary jest już tak zwany dozór elektroniczny. Poznaliśmy propozycję zmian kodeksu karnego. No ale nie męczyć śmiercią. Nie tolerancji wobec tego rodzaju przestępstw, powiedział szef resortu sprawiedliwości. Nie męczyć śmiercią. Jeśli za gwałty zbiorowe przestępcy grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. No. Po zmianach byłoby to od 8 do 25 lat. Za morderstwo w związku ze zgwałceniem dziecka grozi kara od 12 do 15 lat. Za morderstwo?